gwint w głowicy. Pokażę wam, o co chodzi. Była reparaturka, tak, czyli roztoczone, nagwintowane. No widzicie, na taką większą reparaturkę już wam opowiadam. Była zrobiona reparaturka mosiężna. Ja ją sobie wydziobałem tutaj śrubokrętem, młoteczkiem. Ona była zapieczona. Problem, żeby zapieczona i przede wszystkim powinna być dwa razy szersza. Była połamana tutaj i w taki sposób się działa, że nie dało się jej wykręcić w całości. Musiałem ją przeciąć sobie wkrętakiem, śrubokrętem takim mocniejszym i wydłubać w dwóch częściach, plus tam jeszcze jakieś drobiazgi. Tak, czyli był cylinder. Cylinder był zregenerowany. No, wziąłem sobie frezareczkę ręczną. Obczyściłem ładnie gwint głowicy. Teraz będę próbować to pospawać. Robiłem już próbę, wychodziło to tak w miarę. Tutaj po boku pokażę wam, gdzie to tu było. Aha, tu. Tu robiłem próbkę tylko. Teraz będę przechodził do głównego spawania w celu naprawienia gwintu. Głowica do Yamahy 465 wyspawana. Spójrzcie jeszcze. Widać, że tutaj dym leci. Tak wygląda od środka, od strony wewnętrznej. Od tej strony, prawda, gdzie pracuje tłok. Zaraz to sobie obrócimy, pokażę wam z drugiej strony, tylko klamrę odepnę. Ważne, że dało się pospawać, uda się tą głowicę zrobić tak, jak się należy. Pospawane również tutaj, widać, ten przetop jest naprawdę fajny, głęboki. Udało się to wyspawać naprawdę, naprawdę bardzo porządnie. No tutaj widać taki lekki brudzik, no to nic. No i teraz co? Będę nawiercać. Oczywiście za chwilkę, jak się to wszystko ochłodzi, troszeczkę obczyszczę. No i muszę przejść do wiercenia otworu, później nagwintowania gwintownikiem 14. No takim, jak po prostu jest gwint na świecy. I głowica będzie zregenerowana. Ostatnia korekta od zewnątrz przed, no po prostu przed wierceniem. No to było wiertełko tutaj 12, teraz muszę zmienić na 12,4 bodajże. No nie wiem dokładnie, ale mam takie wiertło idealnie przygotowane do podwymiar właśnie na gwint od świecy. Także zmieniam sobie. Przewierciłem sobie tym wiertełkiem już takim, które ma być. Musiałem troszeczkę głowicę przytrzymać ręką, więc no nie mogłem nagrywać. Teraz sobie wykonam jeszcze tutaj stożek malutki. Założyłem sobie takie większe wiertło, powiedzmy, że to jest, no nie wiem, tam 20, 22, 20,
4. No i załamałem leciutko tą krawędź zewnętrzną. Teraz będę to gwintować. Założyłem sobie tutaj gwintownik 14 1.25. Jest to taki gwint, jaki potrzebujemy. Mam tutaj sobie, spójrzcie, w sprayu taki specjalny smar do wiercenia gwintowania. Psiknę to sobie tutaj. Tak, nie ma co żałować. Teraz będę potrzebować dwie ręce, ponieważ na początku gwintuję wiertarką, czyli muszę sobie włączyć, wjechać, szybko wyłączyć. No i później przejdę do gwintowania ręcznego. Gwint już jest nagwintowany. Wyjmę sobie gwintownik i Wam pokażę, jak to wygląda. Tak właśnie wygląda naprawiony gwint, naprawiona głowica. Tutaj sobie zebrałem nagar. No i tak to powinno się wykonywać, a nie wkręcać jakieś tam śmieszne tulejki, reperaturki. No te reperaturki się sprawdzają, tak, ale do głowic, jak już mówiłem wcześniej, magnezowych, nie do aluminiowych. Aluminiowe się powinno naprawiać w taki sposób, jak tu Wam pokazałem. No tyle na ten moment. Ja idę sobie zakładać do głowicy. Przepraszam, idę zakładać głowicę do silnika.